Pokój i dobro. Kiedyś słyszałem, że w każdej wspólnocie zakonnej powinien być przynajmniej jeden brat, który sprawia trudności, ponieważ miłość do tego brata pozwala przezwyciężać mi moje własne słabości, jakieś ograniczenia, a także ograniczenia tego współbrata. Miłość wydaje nam się czasami chyba dość fałszywie, że prawdziwa miłość do drugiego człowieka powinna być jakaś idealna, piękna, łatwa. Miłość nie zawsze jest łatwa, miłość czasami jest trudna. I nie tylko dlatego, że ktoś sprawia trudności, ale dlatego, że wymaga. Bóg jest tym, który wymaga. Bóg nam powiesił poprzeczkę bardzo wysoko. Za każdym razem, kiedy wykonujesz coś z miłości do Chrystusa, kiedy poświęcasz Mu swój trud, uświęcasz swoje życie. Za każdym razem, kiedy robisz coś z miłości do Boga, jest to miłość uświęcająca wszystko to, czego dokonujesz.